Chodzi o to, żeby termomodernizować budynki użyteczności publicznej. 13 budynków w Wejherowie będzie podlegało do tej termomodernizacji. Będzie to ocieplenie nie tylko ścian zewnętrznych, ale i wewnętrznych. Takie obiekty jak szkoły, jak budynki straży pożarnej. Projekt jest ponad 3 miliony złotych, z tego 2 miliony 700 dostajemy dofinansowania. Jest to poważna zachęta dla gmin, żeby rozszerzać zakres takich inwestycji.